Gratulacje Pana za pierwsze zwycięstwo. Myślę, że znaczy tak, nie zaskoczyli mnie na pewno niczym. Na pewno tego się spodziewałem po Podhalu, czyli walki, nieustępliwości, tej determinacji, szczególnie tam na tą pierwszą tercję zwracaliśmy uwagę, że po Podhalu zawsze gdzieś tam wygrywało z tymi drużynami, dlatego daliśmy się zaskoczyć, ale tak jak mówię, może zbytnio to i chłopców uspokoiło, ta pierwsza tercja 0-0, choć tam nie Podhale na pewno tam miało więcej okazji do strzelenia bramki. A ta druga tercja, tak jak mówię, tak się bardzo dziwna tercja, gdzie praktycznie Podhale miało dużo karm, mieliśmy cały czas przewagi, o to może Podhale 6 strzałów, ale strzeliło 3 gole, a my zasypaliśmy ten Tomka granem strzałów, ale nie strzeliliśmy, no ale okej, tam nie jest. Gra bramek, a trzecia tercja, no tak mówię, na pewno decydujący ten moment tego meczu, tak mi się wydaje, to była bramka na 3-1, gdzie doszliśmy na 2-1 i następna zmiana, bardzo taki prosty strzał Bartka Nutolera, jak mamy tam strzał na bramkę, jest zawsze zagrożeniem. Bartek zrobił to, co miał zrobić, a Tomek myślę, że zbyt łatwo to przepuścił. Myślę, że to była taka taki moment, jakby się to utrzymało 2-1, żeby się to w trzeciej tercji troszeczkę odwróciło. A tak cały czas, co żeśmy doszli, to Podhale nas odchodziło. Gratuluję. No tak, my gramy dalej. Dopiero tam pierwsza runda się kończy. Pokazuje, tak mówię, no, że wszystkim pokazuje, że ta walka będzie do samego końca, do ostatniego meczu play-off. Dziękuję. Przede wszystkim cieszę się, że udało nam się przerwać tą fatalną serię, że wyszliśmy w końcu zwycięsko w meczu. W zasadzie wszystkie mecze poza Krakowią, gdzie byliśmy drużyną o klasę słabszą i graliśmy tam najsłabszy mecz, jaki mógł się zdarzyć. We wszystkich walczyliśmy i we wszystkich było blisko, a zawsze czegoś brakło. No, dzisiaj cieszy mnie to zwycięstwo. Ważne z punktu psychologicznego, bo wiadomo, że każda porażka następna to dołuje drużynę, morale siada. No, dzisiaj była konsekwencja, była walka, była cierpliwość. Wiadomo, nie uszczyliliśmy się błędów, ale było tych błędów mniej niż dotychczas i dzięki temu udało nam się wygrać. No, cieszy mnie ta wygrana, bo tu na pewno wielu przyjaciół, że tak powiem w cudzysłowie, czekało na tą kolejną porażkę, no ale przełamaliśmy to i bardzo się z tego cieszę. Co pan uważa, że wielu przyjaciół czekało na tą porażkę? Znaczy, są różne opinie, różne tam. Znaczy, no ciężko się spodziewać pochlebnych opinii po 6 porażkach. No jasne, że tak, że ciężko się spodziewać, tylko nikt nie bierze pod uwagę tego, jaka to jest drużyna, że to sami juniorzy są jeszcze w dodatku tak, panie, nie wszyscy najlepsi ludzie. Nie tylko pan mocno przed sezonem akcentował grę o czwórkę, o medale, tak? Także, oczywiście, że dalej walczymy o to. No to jeszcze się nic nie skończyło, wszyscy walczą. Ja nie sądzę, żeby Zagłębie nie walczyło o czwórkę. Mają takie same szanse i wszyscy o to walczą. A jak się ułoży, to wiadomo, no wiadomo, że są drużyny kadrowo mocniejsze, finansowo mocniejsze, ale tu się okazuje, że tu można grać. Sezon jest długi. Wiadomo, że tamci są w tym momencie w uprzywilejowanej sytuacji, bo mają szerokie składy zawodników dobrych, mają ustabilizowaną sytuację finansową, ale nikt nie składa broni. No, co mogę powiedzieć, że nie gramy gramy o to, co się da. Gramy o to, żeby w każdym meczu grać o zwycięstwo. Wiadomo, że jest to sport i różnie się to wszystko toczy. No, a wiadomo, że nie było pochlebnych recenzji, ale za tą walkę tych chłopaków też można nieraz pochwalić. A to, że przegrywali gdzieś tam minimalnie w końcówce przez brak doświadczenia i przez brak nawet i jeszcze tych umiejętności tego wszystkiego, to nie o to chodzi, żeby wszystkich cały czas zdołować i żeby jeszcze ich po prostu dołować tymi różnymi tam biciem niechlubnych rekordów i tak dalej, no to nie jest,
ich wina. Oni wszyscy chcą jak najlepiej i wiadomo, że na tyle grają, na ile przeciwnik pozwala i na ile potrafią. No i tak to uważam, że tak to jest. Ale rekordy się zawsze... Suche fakty. To są suche fakty, no. Nie można przejść obojętnie po tego, że nie było rekordu. No jak jest rekord, to jest rekord. Są rekordy i chlubne, i niechlubne. I znaczy się i te, i te. No nie wiem, jak można powiedzieć, no, jasne, że nie. No jak jest to, co to w statystykach ma się o tym zapomnieć? Nie, no to ja nie mówię o tym, o dziennikarzach. Tam wiadomo, że dziennikarze też mogą pomóc tej drużynie jakimś ciepłym słowem, ale ja mówię odnośnie tych, co powiedziałem wcześniej, no to tam, no niektórych ludzi z boku nie widzę. Dobra, to z kontuzjowanymi? Z kontuzjowanymi... Wiem, że wtedy operacja. Kasper, no wiadomo, no, pewnie wypadł na dłużej. Kamil Kapica być może gdzieś jeszcze do jakiegoś tygodnia czasu powinien wrócić. A tam było z kolanem coś? Z kolanem tam, ale on tam miał naciągnięte wiązadła. Nie jest to jakaś groźna kontuzja. Jest łabuz ma mięsień czworogłowy. To też naciągnięty, to też... On mówił po chwili. Także się go pytali. No może mówił pan finał. Jest na treningu. No zobaczymy, czy tam wyjdzie, czy Szuj. Wyjdzie. Okay. Szuj być może na wtorek będzie gotowy, bo czyli nie okazało się. Stłuczenie, mocne stłuczenie. Nie ma tam pęknięcia. Także myślę, że to ma we wtorek może czego? Stopy, kostki? Stopy poniżej kostki tam ma dość mocne stłuczenie i jest to bolesne, no, dlatego nie mógł założyć łyżwy, no, ale mówi, że jest coraz lepiej, także powinien zagrać. No, my musimy i tak czekać na jego formę, aż na jego formę taką, jaką powinien prezentować i jaką prezentował w zeszłym sezonie. Myślę, że pomału do tej formy dojdzie. A ten Chomicz to jest tym atakowany? Tak, Chomicz, jeżeli by się udało potwierdzić go, no to we wtorek by zagrał. No. Jest to taki układ dosyć dobry dla klubu, także nie obciążam za dużych kosztów a klubu, a po prostu... No kontra mu płaci, czy nie? A po prostu... A tylko domagać, tak? Znaczy ja nie wiem, kto mu płaci, pewno czy nie za, bo w każdym razie tu klubu nie będzie on kosztował. W zasadzie jedynie jego tam utrzymanie, także myślę, że zawodnik. No zobaczymy, jak będzie grał. No, z tego, co tam to ma podpisany letni kontrakt z Szczyńcem, także na ten sezon byłby wypożyczony do nas i zobaczymy, jak on będzie grał, w jakiej będzie dyspozycji, czy on będzie potrzebny, czy po prostu. Zobaczymy. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Do widzenia jeszcze raz.